dobra, to chodźmy na to miasto zwiedzać, jeść. Salam alejkum, Bolanda. Jest mi nawet bardziej niż wstyd. Jest okazja, żeby po prostu przyjrzeć się, jak wygląda życie uliczne. No tutaj wędrować to życzę każdemu, żeby podczas wędrówki spotykało go tyle dobrego, co mnie. Witam pięknie w kolejnym dniu wędrówki. Od rana oczywiście słońce, a ja wędruję już dalej. Jest po siódmej. Nie udało mi się niestety odwiedzić tego archeologicznego miejsca. Jest tutaj to ogrodzone i jeszcze o tej porze zamknięte, więc obieram kurs na zamek Ajlun. No i myślę, że tam będzie możliwość zetknięcia się z tą historią tych miejsc. Z tego co pamiętam, to zamek Ajlun był zamkiem też między innymi Saladyna i z tego co pamiętam chyba nigdy nie został zdobyty, ale to zweryfikuję na miejscu, bo możliwe, że już pamięć mnie zawodzi, także ruszam dalej.
Sachlan. Zapraszam do mojego dzisiejszego domu. O, pozwiedzałem troszkę zamek i taka refleksja mnie naszła, żeby po prostu znowu zwolnić i dalej uczyć się takiego wolnego wędrowania. No i postanowiłem, ponieważ już nawet jest po 15, zatrzymać się w hotelu, naładować baterie, doprowadzić się do porządku, wyprać się i spodnie, bo mam po prostu to, jak wyglądają moje spodnie, to nawet no jest mi nawet bardziej niż wstyd. Widzę, że ludzie zwracają na mnie uwagę, jakbym był jakimś naprawdę, za przeproszeniem, żulem. No, no więc za momencik wchodzę pod prysznic, robię pranie i pójdę na miasto. Nie będę przecież tutaj odpoczywał. Jest okazja, żeby po prostu przyjrzeć się, jak wygląda życie uliczne, usiąść znowu na murku i poobserwować. No a sam zamek, faktycznie, to był zamek, który został wybudowany na zlecenie Saladyna. Jego syn rozpoczął tą budowę i zakończył. I głównie ten zamek miał być taką twierdzą przeciwko krzyżowcom i faktycznie krzyżowcy nigdy tego zamku nie zdobyli. No a sam zamek komercja, więc średnio mi się podobało, bo po tych wędrówkach bezludnych, że tak powiem, niekiedy terenach, czy mało turystycznych. No tutaj zderzenie z ruchem turystycznym było trochę dla mnie szokiem, zwłaszcza, że połowę turystów w zamku to Polacy, co wcale nie dziwi. Także chwilkę teraz oddechu, prysznic i idziemy pozwiedzać miasto. A jeszcze sobie tak pomyślałem, żeby pokazać tobie, jak wygląda taki hotel budżetowy. Chociaż cena nie jest do końca budżetowa, bo 20 dinarów, więc ponad 100 trzeba było zapłacić za taką przyjemność. A naprawdę standard jest taki sobie. Tutaj jest salon, czy w zasadzie sypialnia. Tam już zajęłem wszystko to, co mogłem, moimi gratami. Tutaj będę spał, więc standardowo. A tutaj jest łazienka. Tak to wygląda. Łazienka jest... Kibelek jest europejski, no i prysznic. No i tak to wygląda. Nie ma tutaj klimy, nie ma takich udogodnień. Natomiast z takich dodatkowych atrakcji to jest widok na zamek. A tak wygląda kwestia prądowa, bo tutaj straszyli, że trzeba mieć adapter. Ja takowy mam, ale jeszcze ani razu nie używałem. Tak wyglądają gniazdka. Normalnie ładowarka się w to mieści. No i jeszcze muszę doprać swoją koszulkę pustynną, tą białą. Po prostu ona jest czarna. Jest fajnie, się w niej chodzi, wszystko jest cacy, ale po prostu łapie taki brud, że to się nie da opowiedzieć. Dobra, biorę się za garnianie i za chwilkę ruszamy na miasto zjeść jakiegoś falafela i, tak jak wspomniałem, posiedzieć na krawężniku. Dobra, to chodźmy na to miasto zwiedzać, jeść. Thank you.
Pozwala? Nagrywa się. Ja. Salam alejkum, Bolanda. Salam alejkum, Bolanda. No i tak się kończy dzisiejszy dzień. Najedzony, obkupiony, gotowy na jutrzejszą wędrówkę dalszą. No cudowni są Jordańczycy, naprawdę. Pokazali mi, jak się robi falafela. Troszeczkę się obawiałem, czy mi się uda, ale się udało, także można... Wszyscy mnie zaczepiają, właśnie jest totalny spontan, jest totalny luz, jest fantastycznie, także ja się już żegnam, zanurzę się jeszcze w te uliczki, jeszcze pochłonę ten klimat bliskowschodni, a my widzimy się jutro. Witam, dzień dobry. Kolejny dzień wędrówki przede mną. Jest godzina 7:05, więc fajnie, bo będę mógł jeszcze wędrować te pierwsze kilometry w takiej w miarę znośnej temperaturze. Wypakuję jeszcze resztę gratów, jestem już po śniadaniu i ruszam przed siebie z nadzieją, że dzisiaj znowu będzie piękny dzień i pełno i wiele zaskoczeń, także Czas ruszać.
Wędruje się dzisiaj naprawdę fajnie. Temperatura nie przekracza na razie jeszcze 30 stopni, więc no jest różnica i przyjemność wędrówki dzisiaj jest naprawdę ogromna. Jedyny minus to to, że od dzisiaj skończyły się znaki, chociaż w zasadzie kilka tam może znalazłem, ale według wskazówek Jordan Trail no ten odcinek już nie jest znakowany, a przy okazji według takich etapów szlaku jordańskiego to rozpocząłem drugi etap. Pierwszy skończył się na zamku, przy zamku Ajlun, który tam za mną jeszcze majaczy. Jest to wzgórze takie 1250 metrów z tego co pamiętam. No i ten pierwszy etap do Ajlun ma długość 80 km, a ja przeszedłem 123 czy 4, więc tak no wygląda moja wędrówka. Schodzę ze szlaku, czasem się gubię, czasem wchodzę w miasto, więc tych kilometrów wiedziałem, że będzie więcej. No a tutaj, gdzie już trzeba było wędrować po śladzie GPS, to w tym lesie piniowym, powiem szczerze, to raczej bardziej, tak bardziej na azymut trzeba było iść, bo kompletnie nie było ścieżki. Więc coś myślę, że teraz może być tak coraz częściej. Ale póki co jestem dobrej myśli. Droga jak na razie bardzo dobrze mnie prowadzi, a teraz doprowadza mnie do kolejnego miasta, więc czas będzie zrobić jakąś przerwę, uzupełnić zapasy, posiedzieć znowu na murku, pouśmiechać się do ludzi. Zostałem zaproszony na degustację winogron i fig. Jestem najedzony jak nie wiem. W plecaku mam świetnie zrobione oliwki przyprawione pieprzem i cytryną. A teraz tutaj kolega mi po prostu zrywa te figi. Nie wiem już gdzie mam trzymać, gdzie, w co to mam, w co mam to wkładać, ale no, jest to genialne. I kawę piłem też. Tak od rana za mną chodziła, no i w końcu mnie znalazła. Dalej spotykają mnie piękne sytuacje. Od rana chodziła za mną kawa, a przechodząc przez miasto nie znalazłem żadnego sklepu, ani żadnej knajpki. Więc powędrowałem dalej z jedną butelką wody. Jakoś nawet specjalnie się tym nie przejęłem, że zapas wody jest taki troszeczkę zbyt mały. Jakoś taki byłem spokojny i okazało się, że miałem rację. Ten spokój był uzasadniony, bo wchodząc tutaj na taki jeden z najwyższych punktów w okolicy, ukazał się przede mną sklep, więc kupiłem wodę, za którą nie zapłaciłem, bo młody chłopak, sprzedawca powiedział, że absolutnie nie mogę za to płacić, to jest prezent. Mało tego, poczęstował mnie właśnie kawą, więc to moja zachcianka została spełniona. No a później siedzieliśmy z nim, z jego bratem i ojcem i rozmawialiśmy, troszeczkę posiłkując się słownikiem takim internetowym.
najadłem się bardzo dużo winogron, fig, dostałem jabłka i dostałem też taki duży słoik oliwek. Naprawdę są przegenialne. Są zrobione, zaprawione sokiem z cytryny i pieprzem. Naprawdę są smaczne, także cały czas Jordania nie przestaje mnie zaskakiwać. Droga mnie przepięknie prowadzi, stawia mi na drodze tak cudownych ludzi, którzy po prostu sprawiają, że ta wędrówka jest taka wyjątkowa, ciekawa i taka pełna. I jestem naprawdę wdzięczny. Nawet upał mi już nie przeszkadza. Po prostu wszystko jest idealnie i życzę każdemu, kto wędruje, właśnie takich chwil. Tu naprawdę jakiś wysiłek czy zmagania ze szlakiem giną w momencie, kiedy spotyka się ludzi i wtedy wszystko po prostu nabiera innego znaczenia. Także idę dalej odkrywać tą piękną krainę.
wędrówka upływa naprawdę w bardzo przyjemnej atmosferze. Dookoła niesamowite widoki. Zresztą teraz schodzę z takiego wzniesienia góry w zasadzie. Przede mną coś takiego. A za mną ruiny jakiegoś antycznego miasta oznaczonego na mapie jako Serapis. Nie wiem, co tutaj się mieściło. Nie znalazłem żadnych informacji. Natomiast no, bardzo to miejsce jest zaniedbane. Było trochę niebezpiecznie tam chodzić po tych kamieniach. Wszystko rozwalone. Ale takich miejsc tutaj jest naprawdę dużo. Natomiast wcześniej było jeszcze źródło wody. Nie brałem stamtąd, nie uzupełniałem zapasów, ponieważ mam jeszcze dwie butle. Tylko się obmyłem troszkę, odświeżyłem. No a teraz idę dalej z nadzieją, że jeszcze coś miłego dzisiaj mnie spotka. Czas kończyć, 18 się zbliża, w zasadzie to chyba już minęła, więc tutaj w tych okolicznościach przyrody będę się rozbijał, szukam miejsca, ale wszędzie oczywiście kamienie. Przed chwileczką poprosiłem jednego człowieka o wodę, tutaj jest jakieś ujęcie wody, ale nie było tam w ogóle kranu, nalał mi z jakiegoś termosu taką zimną wodę. A po drodze w zasadzie wędrowałem takimi miejscami odludnymi. Nie było w ogóle praktycznie ludzi, więc nie było też kogo zapytać o wodę, nie było też sklepów. No ale do jutra mam, więc jakoś przeżyję. No i jutro gdzieś tam woda pewnie się pojawi, czy się załatwi. No nie ma problemu przecież. No a teraz
trzeba zorganizować sobie nocleg. Tu będzie chyba dobrze. Jest płasko w miarę. Oczyszczę teren. I idę spać. Także dobranoc. Są takie chwile, które powinny zapaść w serce i tam tylko pozostać. Jejku, jak jest gorąco. Tak się droga układa. Dostałem granaty. To był cudowny czas. Spróbujemy, co? Ale to jest dobre, jejku. Kolejny anioł szlaku mnie nawiedził. A tu sobie zwali testy. O, bajka. Ta wędrówka jest magiczna. Przede mną kolejne krajobrazy. No i droga.